ogromne wydarzenie dla tej grupy wyznaniowej w naszym mieście i regionie. Odbyła się setna rocznica wniesienia molenny Rosjan starobrzędowców zamieszkujących Suwałki. Molenna to jest po prostu świątynia. I też można by powiedzieć, że w związku z tym były obchodzone uroczystości symbolicznego ustanowienia starobrzędowej gminy wyznaniowej w Suwałkach. Uroczystość miała charakter międzynarodowy. Bardzo duża uroczystość, na którą przyjechało wielu znakomitych gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy, między innymi z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i tak jak powiedziałem z Polski. Oprócz uroczystości, które się odbywały w samej Molennie, czy też w świątyni, były wystąpienia chórów, między innymi Międzynarodowego Chóru Unison, który zaprezentował tak zwane duchowne jeścichi. To są wiersze duchowne, czyli takie pieśni, które nie są religijne, ale jednocześnie nie są pieśniami świeckimi. Dodatkowo została otworzona w Suwałkach bardzo interesująca i duża wystawa prezentująca kulturę starobrzędowców mieszkających głównie na Łotwie, Litwie, również w Polsce. Urok zdjęć ludzi, świątyń, ikon przyciągał wzrok. Wystawa, która jest prezentowana w Suwałkach w Galerii Pacamera, została przygotowana, gdyż starobrzędowa gmina wyznaniowa w Rydze obchodziła 250 lat od swego powstania. Także ta wystawa jest rzeczywiście pokaźna i bardzo dobrze skomponowana. Była prezentowana między innymi w Ryżskiej Dumie, także była wspierana przez łotewski rząd. I obecnie jest to wystawa objazdowa, która jeździ właśnie po wielu miastach, głównie w krajach nadbałtyckich. I udało nam się szczęśliwie tą wystawę tutaj ściągnąć do Suwałk. Choć suwalska gmina staroobrzędowa jest niewielka, to ma bogate tradycje. Warto znać historię swojej ziemi. Najbardziej od gwałtownego wiatru ucierpiał zabytkowy drzewostan w Parku Konstytucji 3 Maja. Przeszła w dniu wczorajszym taka, no prawie trąba powietrzna, bo takie zniszczenia miały miejsce w Parku Konstytucji 3 Maja, w Parku Marii Konopnickiej na ulicy Reja. No i troszeczkę gałęzi nałamało na 23 października na Podchorskiego, także trochę tych uszkodzeń było. Wczorajszego dnia, szczególnie w godzinach popołudniowych, jak przeszła nad miastem ostatnia ulewa, burza z wyładowaniami, doszło w sumie do 15 interwencji straży na terenie miasta i okolic miasta, wszystko na terenie gminy Suwałki, Szypliszki, ale większość zdarzeń była na terenie miasta. Było to głównie połamane drzewa, przewrócone na budynki mieszkalne, na ulice, a również doszło do uszkodzenia jednego dachów na ulicy Kościuszki z kamienic. Na szczęście nie zamieszkałej, także działania straży tylko były na zabezpieczeniu tego obiektu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Szkoda starego, ponad stuletniego klonu, który już nieraz był ratowany przed połamaniem. Był ratowany, były konary powiązane linami na górze, no to taki ładny, opleciony winoroślą naokoło. No i niestety zostały tylko dwa, co mniejsze konary, tak naprawdę całkowicie urwało koronę. Ta wichura zdemolowała te drzewo, drugie drzewo, które takie malutkie przy... To już zdecydowanie młodszy klonik przy serduszku z 13 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to zostało. W ogóle w tej chwili tylko 5 stercz. Jeszcze trochę pracy jest, jeszcze nasze ekipy wspomagają strażaków i sprzątają. Także występują już, kierownik z działu zieleni występuje o wycinkę tych pozostałych hikutów po tej wichurze. No niestety 3 drzewa najprawdopodobniej będą wycięte z Parku Konstytucji 3 Maja i co najmniej jedno z Parku Marii Konopnickiej. No to i tak
No a szkoda troszeczkę, ale no, tak to się po prostu dzieje, że no, niestety warunki atmosferyczne płatają psikusy. Piorun uszkodził zasilanie kierowania ruchem przy ulicy Reja. Zniszczony drzewostan zostanie uzupełniony, ale ile trzeba czekać, by zdobił park tak jak jego poprzednik? Od początku, od 4 lat, Suwalski Festiwal zdobył dużą renomę wśród miłośników bluesa i rocka. Wywalczył wiele prestiżowych nagród. Impreza organizowana przez Urząd Miejski i Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki doczekała się wreszcie uznania ministra kultury. Nasz projekt składany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu ministra otrzymał dofinansowanie w kwocie 135 tysięcy złotych. Jest to dofinansowanie do 5. edycji Suwałki Blues Festival. Przy wynoszącym 600-700 tysięcy złotych budżecie do rocznej 3-dniowej imprezy ministerialna dotacja w kwocie 135 tysięcy będzie sporym zastrzykiem. Organizatorzy robią wszystko, by jubileuszowy festiwal był niezapomnianym wydarzeniem. Przez to występ gwiazdy w postaci zespołu The Animals i jego lidera Erika Bardona, oprócz tego gitarzysta Johnny Mayala, Buddy Whittington, również wykonawcy z Polski jak zespół Jam, Nocna Zmiana Bluesa, która będzie świętowała złotą płytę za koncert w Suwałkach, który tutaj był grany, oraz 30-lecie pracy zawodowej, a oprócz tego jeszcze wokalistka, która dawno już nie występowała, polska wokalistka na polskich scenach, Elżbieta Mieczarek ze swoim zespołem. Oprócz wymienionych jeszcze ponad 20, wśród nich wielu wybitnych wykonawców z USA, Wielkiej Brytanii, państw niemal całej Europy. Chcieliśmy też w ramach tego jubileuszowego festiwalu zaprezentować i powtórzyć zespoły, które uczestniczyły, grały w poprzednich edycjach i były dostrzeżone i podobały się publiczności suwalskiej i fanom bluesa, jak zespół amerykańskiego akordeonisty Dwayne Dobsey i Zydeko Hellraisers oraz zespół bluesowy z Niemczech Bibi and the Blue Shacks. Oprócz tego wykonawcy, jak wspomniałem wcześniej, z Europy i wykonawcy z Polski. Podobnie jak w poprzednich latach, główne popołudniowo-wieczorne koncerty odbywać się będą na scenach w Parku Konstytucji 3 Maja i ulicy Kościuszki. Blues i rock będą rozbrzmiewały niemal przez całą dobę w innych miejscach Suwałk. Rozpoczynamy w czwartek, 12 lipca i od tego koncertu rozpoczynamy koncertami popołudniowymi i koncerty, które odbędą się piątek i sobotę od godzin rannych, czyli bluesowe śniadania, główne koncerty plenerowe i zakończone koncertami klubowymi w restauracjach i pubach w Suwałkach. Organizatorzy spodziewają się, że od 12 do 14 lipca Suwałki będą gościć tysiące fanów z kraju i zagranicy. Konkurs trwa 5 dni. Przez 4 dni zawody na strzelnicy policyjnej i lokowskiej śrutowej. W 5. dniu podsumowanie zawodów. 4. turniej strzelecki, ferie zimowe, to już stało się już jako taką tradycją, wspólnie z Urzędem Miasta, z kuratorium, z Komendą Miejską, Policji i z LOK-iem robimy takie już dla uczniów gimnazjum i dla szkół ponadgimnazjalnych. Dzisiaj jest dla gimnazjów. Jutro jest dla szkół ponadgimnazjalnych Kule i później w środę i czwartek na pneumatyku też tak samo. Najpierw w środę jest dla gimnazjów, a w czwartek jest dla ponadgimnazjalnych. Piątek o 11 godzinie na świetlicy w komendzie jest gala, taka podsumowanie, wręczenie pucharów, medali, dyplomów. Sekcja Strzelecka Ligi Obrony Kraju to prężna instytucja, od lat szkoląca młodzież w strzelaniu z wiatrówki i karabinka sportowego. Sporo jest w sekcji dziewcząt. Dlaczego nie? Wiesz, to również dla dziewczyn, również sport. Nie wyklucza nic. To cię interesuje? Bardzo. Od pierwszej klasy gimnazjum strzelam. Od początku. I jak idzie? Dobrze. To lepsze postępy, ale tak ja już bardziej na zaawansowanie, kurtkę, pas dzisiaj bez niczego, tak trochę gorzej poszło. Choć tradycje strzeleckie w naszym kraju trochę upadły, to jednak sekcja suwalskiego LOK-u działa prężnie. W ferie chętnych nie brakuje. Wśród gimnazjalistów wygrali uczniowie gimnazjum nr 3 Natalia Boniszewska i Jakub Warakomski. W szkołach ponadgimnazjalnych wygrał zespół doskonalenia zawodowego Natalia Domysławska i Karol Naumowicz. Tak jak mówię.
Mocno przebudowana ekipa Ślepska w sobotę pokonała 3-0 także pierwszoligowy Pekpol Ostrołęka, a w emocjonującym niedzielnym finale uległa 1-3 Lotosowi. Nasi siatkarze zbierali pochwałę za dobrą grę, a organizatorzy za znakomitą atmosferę. Zawsze może być lepiej, to tak, to po pierwsze. Mamy swoje jakieś tam już pomysły na następny rok, bo były jakieś pewnie niedociągnięcia, ale cieszymy się, że tyle ludzi było, bo jednak widać, że siatkówka w Suwałkach się rozwija i na pewno ma swoje miejsce, także to nas najbardziej cieszy. Fajnie jest też, jak mówię, udzielać wywiadu po takim widowisku, po takich meczach, po takich fajnych emocjach. Naprawdę te dwa dni uważam za bardzo dobre. I ta praca, którą włożyliśmy w organizację tego wszystkiego, i inni ludzie, nie poszła na marne. Mecze pokazały, że w suwalski zespół dobrze wkomponowało się 7 nowych graczy. Najwięcej braw zebrał jednak ten 8. Wychowanek suwalskiego Suksu Wojciech Winnik, ostatnio grający w Plus Lidze w barwach Olsztyna, a teraz, na razie gościnnie, trenujący no i znakomicie dyrygujący w Memoriale w roli kapitana naszym zespołem. Fantastycznie, po 10 latach jest to naprawdę nieprawdopodobna przyjemność, nieprawdopodobne emocje i no nic, tylko chciałbym by się powiedzieć, żeby chwila trwała jak najdłużej, żeby ten turniej trwał jeszcze jutro i pojutrze najlepiej. Doświadczony 28-letni siatkarz chciałby pozostać w Ślepsku. Prezesi starają się tam, że tak powiem, dograć wszystkie niuanse związane z moim pozostaniem tutaj w Suwałkach. No i zobaczymy. Myślę, że najbliższy tydzień pokaże, jak to będzie wyglądało. Ale chciałbyś? Oczywiście, że tak. Kto by nie chciał grać przed taką publicznością u siebie w rodzinnych stronach. Także jak najbardziej oczywiście chciałbym tu zostać. O losach Wojciecha Winnika nie chce jeszcze przesądzać prezes klubu. Oj, no to oczywiście przyszłość pokaże, bo powiem tak, my z Wojtkiem zaczęliśmy rozmawiać wspólnie z jego inicjatywy i z naszej inicjatywy, jak mieliśmy już zamknięty budżet i zamknięty skład 13-osobowy, czyli tak jeden zawodnik jest więcej niż w poprzednim sezonie. Wojtek by nam się przydał jak najbardziej, ale to tutaj to jest kwestia pieniążków, to jest kwestia wsparcia sponsorów nowych, dotychczasowych, siadamy, rozmawiamy, są pewne ustalenia, ale tak naprawdę, żebym mógł powiedzieć dzisiaj, czy Wojtek zostanie u nas, czy nie, to jeszcze jest za wcześnie. Ja muszę pierw myśleć o tym, żeby mieć jak zamknąć ten budżet, który mam, żeby dbać o tych zawodników, którzy już ze mną, z nami podpisali umowy. Jeżeli wszystko będzie dobrze i znajdzie się dodatkowy wpływ, to na pewno też Wojtka byśmy chętnie zakontraktowali. Na skuteczność działaczy liczy nowy trener Ślepska Tomasz Wasilkowski, który chwali zawodników za ogrom pracy na treningach i ich postawę w wygranym meczu z Pekpolem Ostrołęka i przegranym po zaciętych końcówkach spotkaniu z Lotosem Treflem. Daje to nadzieję na sukcesy w lidze. Zawsze tłumaczę, że medale się wygrywa, a nie rozdaje przed turniejem. Tak samo nasze miejsce w lidze to jest jeszcze daleka droga. Trzeba rozegrać 2 rundy plus play-offy. Mam nadzieję, że nie play-outy. Natomiast... No jest coś w tym, że taka gra cieszy na pewno. Czy to jest silnie obsadzony turniej, zobaczymy jak będziemy grali. Na pewno mecz z Ostrołęką zawsze dla Suwałk jest specyficzny, prawda? Natomiast no dzisiaj brakło nam troszkę może cierpliwości w końcówkach, ale no ja mam średnią wieku 22 lata, no to jeżeli oni już są tak cierpliwi i przegrywamy w samej końcówkach z drużyną, która jest w plus lidze, no to dobrze świadczy o nich, także no, chciałem im serdecznie podziękować i prosić o jeszcze większy zapał, jeszcze większą energię i myślę, że no, tak jak powiedziałem, jak przyszedłem tutaj podpisywać kontrakt, że no, będziemy dumni z tej drużyny i ja do tego cały czas dążę. Rozgrywki pierwszej ligi ruszają 6 października. Kolejny sprawdzian formy drużyna Ślepska przejdzie w najbliższy weekend na towarzyskim turnieju w Ostrołęce. Tancerka do Suwałk przyjeżdża z Wrocławia. Jej przygoda z tańcem zaczęła się 12 lat temu. Jak byłam w gimnazjum, poszłam po prostu na zajęcia do Domu Kultury. Tak jak młodzież tu? Tak po prostu. I tak zostało? I tak zostało. Udział w You Can Dance był kolejnym etapem jej rozwoju. Na pewno daje możliwości, jeżeli chodzi o różne warsztaty i zlecenia, ponieważ no, telewizja daje to, że można zobaczyć sobie dane osoby i tak dalej, więc na pewno daje trochę zleceń, trochę warsztatów. Teraz swoją wiedzę i umiejętności przekazuje innym, bo jak podkreśla, wszędzie warto uczyć tańczyć. W Suwałkach prowadzi zajęcia w soboty i niedzielę, gdzie uczy street dance'u. Z panią Ewą hip-hopowcy zaczęli nowe rzeczy. Już żeśmy rozmawiali, że pani Ewa wybierze małą taką ekipę na mini formację, czyli 7 osób i zrobi nam choreografię w innym zupełnie stylu niż pracują na co dzień.
Zarówno Ewa Bielak, jak i Robert Śliżewski zgodnie twierdzą, że aby uczyć tańczyć, trzeba nie tylko ciężko pracować, ale również mieć pasję. Żyję z prowadzenia zajęć, ale do tego jest potrzebne doświadczenie i długie lata pracy. To nie jest tak, że dzisiaj mi się chce tańczyć i od dzisiaj uczę tańczyć, tylko żeby uczyć tańczyć, trzeba samemu się bardzo długo uczyć. Także to nie jest takie proste i wymaga i poświęceń, i sporo doświadczenia, ale mi to sprawia przyjemność, także nie narzekam. Postanowiliśmy, że inwestujemy w młodzież. Inwestujemy w to, żeby młodzież pracowała, rozwijała się, żeby Studio Tańca Dance Zone to była nazwa już nie tylko znana w, powiedzmy do Warszawy, ale żeby to była znana nazwa w Polsce i na całym świecie. I ja będę z moją żoną dążył do tego, żeby cały czas zapraszać nowych ludzi, żeby nasza młodzież korzystała z różnego typu warsztatów, żeby uczyła się od nas, ale też od innych ludzi, bo zależy mi na tym, żeby ta pasja, którą mamy my z żoną w sobie, żeby tą pasją zarazić młodzież. Zdaniem instruktorki młodzież radzi sobie bardzo dobrze i niewykluczone, że w przyszłości dzisiejsi adepci sami będą uczyć. Właściciele studia tańca nie spoczywają na laurach, wciąż podnoszą poprzeczkę, bo jak mówią, jest jeszcze wiele do zrobienia. Przed nami teraz ciężka praca przed mistrzostwami, bo w Modernie robię nowe choreografie na formację. W tym roku chcę zacząć robić już taką poważną rzecz, czyli jeszcze poprzeczkę wyżej postawić dziewczynom, bo chcę zrobić spektakl teatru tańca, czyli duży spektakl taki do pół godziny, do 40 minut, już teatralno-taneczny z emocjami, muzyką, ze wszystkim tym, co jest w teatrze tańca ważne, ze świadomością ciała, z przekazem zupełnie innym dla widza. Czyli modern dużo pracuje, a w hip-hopie masę rzeczy, bo nowe choreografie w formacjach, nowe choreografie do mini formacji. Przed nami Puchar Polski w hip-hopie, Puchar Polski w modern jazzie. Także duża charuwa i dla solistów, dla duetów i dla formacji. Pozostaje nam więc tylko życzyć wytrwałości i wielu sukcesów.